cała ta układanka, którą PiS zbudował, rozsypuje się. Ona miała nikły sens od początku. W tej chwili się rozpada w sposób dramatyczny. To będzie koniec straszny, ale on może trwać miesiąc do wyborów najbliższych, a może trwać jeszcze długo, co najmniej do następnych wyborów parlamentarnych. Jak pan profesor mówi o rozpadzie, o atrofii, to mówi pan o rozpadzie i atrofii władzy, czy właśnie szerzej państwa? Władzy, a przez władzę zdewastowanego państwa, prawda? No, wie pan, takie banalne przykłady, które wszyscy podają, jak to tak zwane odmrażanie. Dla mnie skandalem było rozpoczęcie odmrażania od przedszkoli. To jest absolutny skandal. Dlaczego od dzieci zaczynać? Niech należało odmrażać być może najpierw biura, czy Bóg wie co, a dzieci zostawić na koniec. Dlaczego dzieci mają pierwsze iść na front choroby, prawda? I to trochę było tak, jak znamy dzisiejsze wypadki amerykańskie. Kiedyś Hannah Arendt pisała o Little Rock, o wydarzeniach w Little Rock. Mianowicie tam rozpoczęto desegregację, czyli wspólne jeżdżenie autobusami dzieci czarnych i białych właśnie od dzieci. I ona była oburzona, dlaczego dorośli zaczynają poważne kroki od tego, żeby narażać dzieci na konflikty, a nie sami podejmą się tych konfliktów, rozwiązywania tych jak konfliktów. Jak pan profesor wspomina Little Rock, to ja nie mogę na moment nie przeskoczyć przez ocean i nie zapytać pana o te wydarzenie ostatnich dni w Ameryce, które wydają mi się potencjalnie, znaczy już bardzo znaczące, a potencjalnie bardzo ważne i wpływające na przyszłość. Jak pan profesor czyta to, co się dzieje i widzi możliwe skutki tego, co się dzieje? No widzę, to są rzeczy starsze, ale Amerykanie mogli się trochę tego spodziewać. To znaczy jednak to wisiało cały czas i na dłuższą metę to jest kompletna porażka Trumpa i Trumpopodobnych, to znaczy tych republikanów, którzy zdecydowanie zajęli jego stronę. Natomiast ja myślę, że właściwie już te wybory są chyba przesądzone, chociaż w Ameryce ostatnio już nic nie jest jasne i w tym sensie Ameryka niestety stała się podobna do Polski. Natomiast te wydarzenia to jest ostrzeżenie dla całego świata, to znaczy jeżeli się wprowadza niesprawiedliwość jakimikolwiek furtkami, to przychodzi moment, kiedy przyjdzie za tę niesprawiedliwość cierpieć. Ja od dawna mówiłem, że jeżeli się będzie tak trzymało gospodarkę w ryzach i tak bezsensownie, bez planu ją potem luzowało, to skończy się to rozmaitego rodzaju buntami, które już się w Europie zaczynają.